Cześć dziewczyny, witajcie ponownie, to znowu ja Natalia, witam Was trzeciego dnia zdobień w stylu Blur Effect. Dzisiaj namalujemy słodziutkiego potworka z kwiatem na głowie. Chłopak powiedział mi, że wygląda on trochę jak Bulbazaur, może miał troszeczkę racji, zaraz zobaczycie o co mi chodzi, chwytajcie za pędzle i bierzemy się do roboty. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy pędzelków Master Art 004 oraz 005, żelu X-White Dry Topu oraz buffera, a także żeli z kolekcji Arte Brillante. Wzornik dokładnie pokrywam kolorem X-White. Tak jak w poprzednich zdobieniach posłuży mi on za bazę, utwardzę go w lampie przez minutę. I następnie całość zmatowię za pomocą buffera. Jest to niezwykle istotne, jeżeli chcemy wykonywać zdobienia Blur Effect. Nadmiar pyłu możecie usunąć za pomocą cleaner wipe off lub po prostu zamieść go szczoteczką. Następnie kolorem Caramel Cake maluję kwiatek. Znajduje się on tak plus minus na 1/3 wysokości mojego wzornika. Nie wiem czy zauważyłyście, ale mój pędzelek 004 troszeczkę się odchudził, ponieważ poucinałam mu te odstające włosie. Dlatego jest teraz taki cieniusieńki. Łatwiej mi dzięki temu też namalować stopienie. Za pomocą fioletowego cleaneru cieniuję moje płatki kwiatów, tak żeby na końcach były one bardziej intensywne niż w środku. Następnie w miejscach, w których chcę, żeby padał cień, nakładam kolor Like a Princess i dokładnie tak samo cieniuję go fioletowym cleanerem, jak robiłam to wcześniej. Wzornik utwardzam w lampie przez 30 sekund i kolorem Black Poison oraz pędzelkiem Master Art 004 maluję takiego stworka. Będzie on taką piłeczką, kuleczką spłaszczoną lekko od spodu z łapeczkami. Dodatkowo dorabiam mu dwie kropeczki, które będą oczkami i wąską szparę, która będzie nam imitować usta. Na koniec jeszcze wypełniam środek mojego kwiatka, robię tam takie kreseczki i kilka kropeczek. No i całość wędruje do lampy na 30 sekund. Kiedy stworek jest już gotowy i utwardzony, stwierdziłam, że jeszcze czegoś mi brakuje, więc tło wypełniłam kolorami Mint Shake, Green Tea i Rainforest. Zrobiłam to delikatnie po jednej stronie wzornika, tak żeby było widać, że stworek jest na pierwszym planie, a cała reszta znajduje się w tle. Wzornik utwardziłam w lampie przez 30 sekund i całość pokryłam moim ulubionym topem, czyli Dry Topem, który powędrował do lampy na 30 sekund. I tak oto prezentuje się gotowe zdobienie. Jak podobał Wam się mój słodziaczek? Sama zainspirowałam się troszeczkę rysunkami z Instagrama. Mam nadzieję, że pokochacie go tak bardzo jak ja i że będziecie go nosić na swoich paznokciach. Dawajcie znać w komentarzach, czy pojawi się on na Waszych pazurkach, czy jest może troszeczkę za bardzo dziecinny. Ja uważam, że jest słodziutki i na pewno będę go miała na swoich pazurkach kiedyś, jeżeli w końcu je zrobię. No, to do zobaczenia już jutro o tej samej porze. Trzymajcie się, pa!